Choć mamy internet i audiobooki, tradycyjna papierowa książka ciągle ma się bardzo dobrze. Znowu czytamy coraz więcej, a książki powróciły na listę prestiżowych prezentów. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Książki, ale o dobrej lekturze warto pamiętać nie tylko od święta. Sławomir Pankowski. Na czytanie książek trzeba mieć czas, a z tym jest różnie. Cierpię na brak czasu i bardzo tęsknię za książką, tradycyjną książką. No ja mam czas, przecież na emeryturze to co człowiek ma do roboty? Tylko książki czytać. W dobie pandemii Koszalińską Bibliotekę Publiczną odwiedza mniej osób. Nie oznacza to jednak, że zainteresowanie lekturą jest mniejsze. Zdarza się tak, że te osoby, które przychodzą, wypożyczają wtedy 2 albo 3 razy więcej książek, robią sobie zapasy. Gusta czytelników za to nie zmieniają się od lat. Kobiety najczęściej czytają literaturę tak zwaną kobiecą, czyli powieści romansowe, natomiast mężczyźni literaturę sensacyjną. Według raportu Biblioteki Narodowej w ubiegłym roku 42% Polaków zadeklarowało przeczytanie przynajmniej jednej książki. To najlepszy wynik od 6 lat. Książka powróciła też na listę tak zwanych prestiżowych prezentów. To zwykle tradycyjne wydania, ale mogą być i takie jak te wydawane w manufakturze państwa Urszuli i Edwarda Lejów. Drukowane na ręcznie czerpanych papierach, oprawiane w skóry i zdobione ręcznie przez artystów. Przygotowanie jednego egzemplarza trwa zwykle od kilku do kilkunastu dni. Ale też zrobiliśmy taką książkę, która była rzeźbiona w papierze, w całości. To trwało pół roku. Każdy tytuł ukazuje się w limitowanej liczbie egzemplarzy. Nie ma dodruków, zatem księgi mają też wartość kolekcjonerską. To nie jest tylko ozdoba. To jest jednocześnie dzieło sztuki. I jednocześnie treść. Bo choć oprawa tych egzemplarzy jest wyjątkowa, to treść nadal pozostaje najważniejsza. Koszalin, Sławomir Pankowski, TVP3 Szczecin.